Chcielibyście zostać opiekunami psiaka, ale nie wiecie, na jaką rasę się zdecydować? Nigdy nie mieliście w domu zwierzaka i zastanawiacie się, jaka rasa będzie najbardziej odpowiednia dla was? W takim razie jesteście w idealnym miejscu. Nazywam się Michał Sorgowicki, jestem lekarzem weterynarii i bardzo miło mi gościć was na moim kanale. Zapraszam na topkę. Miejsce 10. Mops. Mops? Tak. Mops bardzo dobrze nada się na pierwszego psiaka, nie bez powodów jednak zajmuje 10. miejsce w moim rankingu. Otóż psy tej rasy są bardzo sympatyczne i w większości przyjazne ludziom. Problem pojawia się w przypadku zdrowotności tych zwierzaków. Niestety, głównie przez kształt ich czaszki i wyraźnie skróconą kufę. To ta część tutaj. Stwarza to kilka komplikacji zdrowotnych związanych z częstymi problemami ze zbyt wąskimi otworami nosowymi oraz często przerośniętym podniebieniem miękkim. Stąd też częste problemy z układem oddechowym u tych psiaków. Dlatego też tak, są urocze i przyjazne, ale niestety chorowite. Przejdźmy do kolejnego punktu na liście. Miejsce 9. Szpic miniaturowy, czyli znany wszystkim Pomeranian. Co do przedstawicieli tej rasy, to są to bardzo przyjazne małe psiaki, które często ludziom pozwalają się traktować prawie jak pluszaki. Niech was jednak to nie zmyli, Pomeraniany zostały wyhodowane jako psiaki obronne, więc mogą wymagać od swoich właścicieli nieco więcej stanowczości. Co do zdrowotności, to nie ma wśród przedstawicieli tej rasy wyjątkowo często występujących problemów. Chorują dokładnie tak samo często jak wszystkie inne zwierzaki. Czas na miejsce numer 8. Bichon Frise. To bardzo sympatyczny mały psiak o dużych zdolnościach do nauki. Dodatkowo hodowano go w kierunku zmniejszenia ryzyka wywoływania alergii u ludzi. Bichony są psiakami bardzo energicznymi, co może przeszkadzać nieco mniej aktywnym opiekunom. Zwierzaki tej rasy bardzo szybko przywiązują się do członków swojej rodziny. Z punktu widzenia zdrowotności, jak u większości psów o białej sierści, zauważa się zwiększoną częstotliwość występowania różnego rodzaju alergii. Tak więc pies, który nie uczula, sam uczula się bardzo chętnie. Przejdźmy do kolejnego punktu na naszej liście. Miejsce 7. Berneński pies pasterski. Pierwszy duży pies w tym zestawieniu. Dlaczego się tu znalazł? No popatrzcie tylko w te oczy. Ten słodki olbrzym jest bardzo przyjaznym łobuziakiem dla swoich domowników. I właśnie, dla domowników. Opiekunowie, którzy nie mieli dotychczas psa, powinni zwrócić uwagę na to, czy nie będzie on czasem zachowywał się agresywnie w stosunku na przykład do przychodzących gości. Chociaż najczęściej po wprowadzeniu ich przez właściciela na posesję, psiaki te zaczynają traktować ich jak domowników. Co do problemów zdrowotnych? Niestety wśród przedstawicieli tej rasy bardzo powszechna jest dysplazja stawów biodrowych i niestety nawet zaświadczenia o wykonanych badaniach genetycznych u rodziców nie dają pewności, że dany zwierzak będzie wolny od tego problemu. Duży psiak to niestety również większe koszty leków weterynaryjnych w przypadku zachorowania. Chodźmy dalej do miejsca 6. Miejsce 6. Shih Tzu. Dlaczego akurat ten malutki Chińczyk? Ponieważ zazwyczaj są to bardzo zrównoważone psy o przyjaznej naturze. Dodatkowo nie są aż tak trudne w szkoleniu. Jedną z ważniejszych rzeczy, którą wymaga od swojego opiekuna, to regularna pielęgnacja tego niesłychanie bujnego owłosienia. Są to też niewielkie psiaki, dlatego ich transport stanowi mniejszy problem logistyczny niż w przypadku większych czworonogów. Co do zastrzeżeń zdrowotnych? Brak większych problemów, pod warunkiem, że opiekunowie będą wywiązywać się z tych naszych obowiązków pielęgnacyjnych. Lećmy do kolejnego punktu. Miejsce 5. King Charles Spaniel. Słyszeliście o tym pięknym kawalierze? Pozdro dla kumatych. To bardzo rodzinny zwierzak, a do tego inteligentny i wrażliwy. Ta ostatnia cecha może być zarówno plusem, jak i minusem tego czworonoga. Nie można również zapomnieć, że dawniej były to psy myśliwskie i czasem potrafią pokazać, co drzemie w ich genach. Ze względu na ten rodowód uczą się raczej chętnie i nie mają problemu z wykonywaniem poleceń. Co do zdrowotności, charakterystyczną cechą tej rasy jest małopłytkowość. No cóż, królewskie geny to królewskie choroby. Na całe szczęście nie powoduje ona zazwyczaj problemów z krzepnięciem krwi. Mają niestety też predyspozycję do innych chorób układu sercowo-naczyniowego, dlatego raz do roku zaleca się wykonanie u nich badania echokardiograficznego. Czas na kolejne miejsce na liście. Miejsce 4. Terier szkocki. Skąd ten wyspiarz trafił do tego rankingu? Ano w zasadzie dlatego, że wśród przedstawicieli tej rasy dość rzadko zdarzają się ciężkie choroby przewlekłe, które trapią inne łobuziaki.
Oczywiście potrafią one cierpieć na osteopatię czaszkowo-żuchwową, która może być bardzo niebezpieczna dla pechowych osobników, ale często zmiany potrafią zanikać samoistnie. U tej rasy potrafi się też pojawiać zespolenie wrotno-oboczne, ale szansa na to jest niewielka. Poza niepodważalnymi zaletami zdrowotnymi, teriery szkockie słyną ze swej lojalności i uporu. Ale czego innego spodziewać się po tak inteligentnym psiaku? Podobnie jak wszystkie zwierzaki z dłuższym włosem, wymaga on także od swojego opiekuna pielęgnacji. Pora wejść na podium i zobaczyć, które ze zwierzaków zajmują najwyższe miejsca w tym rankingu. Miejsce trzecie. Ex aequo na tym miejscu znajdują się psy tak podobne do siebie, że część ludzi uważa je za jedną rasę w odmianie długo- i krótkowłosej. Mowa oczywiście o labradorach retriewerach i goldenach retriewerach. Tak, labrador, tak wymawia się tą nazwę prawidłowo. Labradory i goldeny to psiaki bardzo sympatyczne, aktywne i rodzinne. Dodatkowo, po części przez swój rodowód, również inteligentne i chętnie wykonujące wszystkie polecenia. No może nie wszystkie, zwłaszcza w gabinecie weterynaryjnym. Dlaczego wymieniam te dwie rasy na jednym miejscu? Bo mają tak wiele cech wspólnych. Niestety do tych cech należą także choroby. Przede wszystkim, jak zresztą w większości dużych ras, jest to dysplazja stawów biodrowych i tak jak w przypadku berneńczyków, tutaj również testy genetyczne rodziców nie dają gwarancji na to, że u szczeniąt nie rozwinie się ta choroba. Dodatkowo, psy te często w późniejszym wieku chorują na niedoczynność tarczycy. Wskakujemy na drugie miejsce. Miejsce drugie. Owczarek szkocki coli. Lassie, wróć! Są to zwierzaki, które bardzo przywiązują się do swojej rodziny. Ta rasa to prawie archetyp wierności. Ale tak jak w przypadku innych psiaków, plusy potrafią być również minusami. Ze względu na swoją miłość do opiekunów, często źle znoszą samotność, chcąc wszędzie towarzyszyć swojemu obiektowi uczuć. Z zalet wymienić można to, że bardzo szybko się uczą i uwielbiają zabawy. Co do problemów ze zdrowiem, to przedstawiciele tej rasy cierpią często na problemy ze wzrokiem. Nieobca jest im też dysplazja stawów biodrowych i potrafią być też nadwrażliwe na narkozę. Wiele jednak z tych schorzeń można wykluczyć, wykonując badania genetyczne waszego pupila i określając, czy wasz zwierzak jest obciążony takim ryzykiem, czy nie. Nadszedł czas, aby uhonorować zwycięzcę dzisiejszego zestawienia. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak i że z niecierpliwością czekacie na ten moment. Miejsce pierwsze. Mieszaniec, zwany potocznie kundelkiem. Dlaczego akurat to właśnie kundelek trafił na szczyt mojej absolutnie subiektywnej listy psów dla początkujących opiekunów? Każdy z nich będzie inny i nie da się ustalić, jakie będzie miał cechy charakteru. Dodatkowo to, że kundelki nie chorują, to mit. Potrafią chorować dokładnie tak samo ciężko jak psy rasowe. Dlaczego więc dalej upieram się, że będzie to najlepszy wybór na pierwszego zwierzaka? Dlatego, że schroniska są pełne szukających miłości psiaków w różnym wieku i z różnymi przeżyciami. Może będziecie musieli zmierzyć się z problemami wychowawczymi. Całkiem możliwe, że psiak ze schroniska nie będzie miał łapki, ogona czy oka. Ale na pewno są to łobuziaki, które pragną miłości i będą w stanie bardzo mocno się odwdzięczyć za okazane im uczucie. Tak. Nie każdy psiak w schronisku jest przyjazny i nie każdy nada się na pierwszego psa, ale jeżeli porozmawiacie z ich opiekunami, to jestem przekonany, że pomogą wam dobrać idealnego kompana waszych dni. Nie kupuj, adoptuj! Mam nadzieję, że podobała wam się moja subiektywna lista psiaków dla początkujących opiekunów. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem i kliknijcie w suba i w dzwon, aby nie przegapić kolejnych moich materiałów. Oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie co do tego lub następnych materiałów, to zapraszam was do sekcji komentarzy pod tym filmem. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące zdrowia zwierząt, to możecie wysłać mi je na maila weterynarzwsieci@gmail.com. Nie zapominajcie oczywiście o moim fanpage'u na Facebooku i śledźcie mnie na Instagramie. A jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to być może już niedługo nawet na TikToku. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.